Witam bardzo serdecznie po kolejnej przerwie. Ja jestem Mateusz i muszę coś zrobić. No musimy coś zrobić, ludzie. Zbyt długo nie nagrywałem filmów i w związku z tym dzisiaj wlatują 3 odcinki na kanał. Jeżeli jesteś szczęśliwy z tego powodu, możesz zostawić łapeczkę w górę. Okulary mam dlatego, że moje oczy po prostu źle w tym momencie reagują na światło, a świeci mi w ryj prosto. Bo już zapomniałem nazwy. No światło mi świeci po prostu w ryj i bolą mnie oczy. I dlatego założyłem okulary. Poza tym wyglądam jak naćpany po tych lekach, które biorę. Więc biorę, powiedziałem, specjalnie. Spokojnie. Witam w pierwszym odcinku Cuts. Crash Arena Turbo Stars. Jest to tak fajna gra. Ojej. Matyniu. V2, bo już raz w to grałem. Jest to tak świetna gra, w której się tak zakochałem. Po prostu muszę wam ją pokazać. Tylko nie wiem, czy mam 11 FPS-ów tutaj. Oj, coś się zacina. Dobra, niestety musiałem kawałek pominąć. Zacinało się, ale już naprawiłem. Mam nadzieję, że wszystko będzie w miarę ogarnięte już. No i tak, o czym jest ta gra? Sami się zaraz dowiecie. Bierzemy udział w wielkim turnieju robotów. Roboty, które są prowadzone, sterowane przez kociaki. Witaj, Matyniu, to jest mój wujek. Ona się nazywa... Tam ma jakieś imię, ale damy mu na imię... Żanet. Dobra, to jest mój wujek Żanet, on mi dał super, mój pierwszy samochodzik, którym zawładniemy wszechświat. Montujemy do niego jakieś tam, mamy różne rodzaje broni. Jest rakieta, jest taki, to się nazywa Blade, ostrze, no i tutaj mamy Stingera. Są jeszcze inne bronie, ale jeszcze nie mam ich odblokowanych. Na co czekamy? Zaczynamy od razu walkę. Tu jest nasz kot, jego nie widać, my nie sterujemy, te walki są robione automatycznie. Więc zaczynamy naszą pierwszą walkę, Matyniu V2. Dlaczego V2? Bo Matyniu jest na telefonie. Jeżeli chcecie kogoś dodawać, to dodawajcie Matyniu V2. I zaczynamy naszą pierwszą walkę. No i zobaczcie, tak to się prezentuje. Auta się przewracają, to pojazdy raczej nie auta. No i wygrywa ten, kto po prostu szybciej zabije przeciwnika. Ewentualnie ten, który zostanie... No po prostu wygrywa ten, który ma więcej życia, oczywiste, nie? I na sam start dostaliśmy pierwszą naszą skrzynię. Ze skrzyni dostajemy różne itemki, które możemy wkładać oczywiście w te auta. No i dobra, mamy tutaj naszą pierwszą skrzynkę, za darmo możemy ją otworzyć i z super boxa wypadają lepsze rzeczy niż zwykłego boxa. On się sam otwiera 6 godzin, a te zwykłe 2 godzinki, tak jak to powiedzmy jest w Clash of Royale, nie będę jak się nazywa, ale tam też mniej więcej to tak działa. Może czas jest troszkę inny. No i tak, to jest nasz drill. Dostaliśmy na 2 gwiazdki drilla. Tutaj dostajemy nowe jakieś fajne rzeczy. Na przykład ten surfer jest bardzo fajną bronią. Power Toolbox to też jest całkiem spoko rzecz. I bardzo mi się podoba to, że to jest randomowo. Nieważne jak zaczniemy grę, możemy zaczynać grę od początku miliardy razy na komórce, nie? A i tak za każdym razem będziemy dostawać inne rzeczy. To mi się zawsze podoba. No i tak, teraz po walce edytujemy nasze autko. Powiedzmy, nie chcemy używać klasycznego, tylko ten jest lepszy, no bo jest lepszy. No i zakładamy mu kółko tutaj, takie jedno i tutaj takie drugie kółko. No i dobra, tutaj mamy co? Drilla. Ile on zadaje obrażeń? 15. Możemy go sobie tutaj zamontować, jakbyśmy mieli jeszcze... No, tutaj jest jeszcze jeden, jak widzicie, taki kwadraciak i do niego montujemy inne dodatki. Ale to później o tym wam powiem. Before you go, I have a small gift for you. No i Żanet ma dla nas... Illuminati, znaczek Illuminati. Możemy sobie przyczepić to. Pyk. O, no i zobaczcie, jak to świetnie wygląda. W ogóle zachęcam was do pobrania tego, tak jak mówiłem. No i zaczynamy. Mamy walkę. Matyniu V2 kontra Jagoe. I pyk. Powinniśmy wygrać walkę. I ważna rzecz. Tutaj jest jakiś czas, nie ma nigdzie licznika, ale po jakimś czasie zaczyna się zwężać mapka i osoba, która zostanie pierwsza dotknięta przez ścianę, automatycznie umiera. Tak więc też trzeba na to uważać. Tutaj są póki co zwykłe walki, takie randomowe, wow, nawet nie wiem co się stało. Zwykłe randomowe walki, ale po jakimś czasie dostajemy możliwość wzięcia udziału w takim turnieju, w którym po prostu... O, tutaj mamy... Mistrzostwa można to nazwać. Możemy wziąć udział w mistrzostwach. I za wygranie kilku tam... Jezu, dziwne to jest, że to tak strasznie te efekty są tutaj podziwnione. Kwadraty jakieś. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Tylko zobaczę, czy tutaj można coś zmienić. W sumie ja tutaj nie jestem zarejestrowany, więc nie wiem, czy możecie mnie dodawać. Mniejsza. Turnament polega na tym, że mamy ludzi, z którymi musimy wygrać. Na początku jest tak, że musimy wygrać 3 mecze, żeby automatycznie iść dalej, potem jest 7.
na samym końcu musimy tych meczów wygrywać już po 14, czyli tyle, ile mamy walk. Musimy wygrać wszystkie mecze z rzędu, żeby przejść dalej. No i dobra, mamy tutaj naszego regular boxa, klikamy unlock. No ale dziwne jest, że nam nie powiedział w ogóle ten nasz wujek o tym. Bo wujek nam... O, i tutaj będzie nasza najprawdopodobniej pierwsza przegrana walka. No bo, kurde, nasz drill nie robi nic i dotknie nas ściana. Pyk, przegrywamy niestety. I wtedy na nasz win streak się psuje i nie dostaniemy boksika. Ale teraz pokażę wam fajniejszą rzecz, czyli Outskirts Championship. To się akurat tak nazywa, z każdym razem to jest co innego. I pyk, zaczynamy walkę. Pyk, walczymy. No i zobaczcie, przepraszam za to wciągnięcie nosem, ale no mam katar i mimowolnie jakoś to się robi. Postaram się tego uniknąć, ale no jak wyjdzie tak, to przepraszam najmocniej. Watson. Zobaczcie, jeżeli wygramy 3, to automatycznie przechodzimy dalej i... Lol, niektórzy ludzie robią tutaj tak dziwne rzeczy. No i wygramy z nim pojedynek, bo go zgniecie szafka. Zgadza się? Tak jest. Automatycznie przechodzimy dalej i za to dostajemy bardzo fajne rzeczy. Tak jak tutaj, patrzcie, o. Wychodzimy, przeszliśmy dalej. Co jest? Czemu nic nie dostałem? Dobra, mniejsza. Coś się popsuło. Zobaczymy, czy następnym razem będzie to samo. Nie wiem, czy ja teraz wygram te walki. Fight against all other players. No i musimy wygrać 9 meczów z rzędu. Znaczy nie z rzędu, ogólnie. Nie z rzędu, chyba pod rząd się mówi. W każdym razie musimy wygrać 9 tych meczów, żeby wygrać. Nie, kto tutaj... Lol. Ja wygrałem. No i dobra. Z nim sobie powinienem poradzić. Tak, powinienem wygrać. Jeżeli wygramy 9, przechodzimy dalej. Jeżeli nie dostaniemy za to nic, to będę musiał coś tutaj ogarnąć, bo to jest dziwna sprawa bardzo. On może wygrać. Nie, nie może wygrać niestety. Ja wygrywam. I zobaczcie, na 3 mecze póki co mamy 3 zwycięstwa. Dlatego ta gra mi się tak podoba. To jest... Oj, tutaj przegramy. Przez to, że on ma takie kółko tutaj. Chociaż może... Nie, przegramy niestety, możemy skipnąć i lecimy z kolejną walką. On ma mniej HP, mimo że zadaje więcej. Oj, wygra z nami. A może? Nie, ha! Jesteśmy lepszymi kotami. Dobrze, świetnie. I mamy już 4 winy na... 5 na 6. Raz tylko przegraliśmy, więc powinno udać się po prostu. Powinniśmy wyjść z tej grupy bez żadnego problemu. Gorzej, jeżeli no... Jeżeli nie dostaniemy za to nic, bo już powinniśmy otrzymać nagrodę, której nie mamy, co mnie bardzo zasmuciło. No i no mówię, to jest bardzo łatwe na początku. Potem już się zaczynają schody, kiedy to przeciwnicy mają z dupy totalnie te autka. No i ciekawe, kto wygra. On ma niby więcej HP, ale ja wbiję mocniej. No właśnie, no i jeszcze jedno zwycięstwo. On nie ma nawet broni. To bardzo ciekawe. Wiecie, że może wygrać? A nie, jednak mam farta, że to dotyka. No i przechodzimy dalej. Pytanie. Okej. No i coś się zrąbało. Coś się zrąbało. Dobra, zresetowałem gierkę i udało się. Udało się. Mamy Champions Result. Dostaję nasze pierwsze bonuski. Uwaga. Ale czy coś dostanę? No dobra, jedno dostałem. Mam tutaj różne jakieś... bardzo słabe te rzeczy, bardzo słabe. Ale to chyba za pierwszy ten, więc nic dziwnego. O, ale to już jest naprawdę mocne. I właśnie, to jest ten jeden z tych dodatków. To działa na zasadzie takiego podnośnika. Jeżeli podejdziemy do przeciwnika, to jest szansa, że to go przewróci. Czy dostaniemy teraz naszą drugą tutaj? O, dostaniemy, zajebiście. Czyli dostajemy kolejny... A nie? Nie. O, dobra, dostaliśmy. Weźmy sobie jakąś randomową truskawkę i Legendary Box. Tutaj może być coś bardzo, bardzo fajnego. Na przykład ten serwer jest niezły, bo ma miejsce na dwie bronie, chociaż za mało energii. Uuu, fajny ten Blade. 100%, a nie taki fajny wcale. Okej, tutaj do Snikiego. Black Pedal to jest taka kola, co nas rozpędza w jedną stronę albo odrzuca. W zależności od tego, jak jest ustawiony. Nie można oczywiście zmienić tego ustawienia, tylko... kurczę, to działa tak, że no albo dostaniesz odwróconą do przodu, albo do tyłu. I teraz on nas uczy o tym, że możemy sobie wzmacniać jakieś itemki. No i mamy tutaj tego drilla, daję mu oponę i dzięki temu on się wzmacnia, ale no nie warto wzmacniać takich słabych itemków, jak jest tutaj 20 tu Stinger, który ma więcej HP i tyle. Nie, bo to potrzebuje. Ajajajajaj.
ale beznadziejnie. Naprawdę beznadziejnie. Bo dopiero do tego bym mógł to dorzucić. Do tego nie, do tego też nie. Bo zobaczcie, to dodaje tylko po jeden energii. Słabiutko. Dobra, zrobimy sobie zwykłego z tego klasycznego. Albo może poczekamy. Myślę, że jeszcze jesteśmy w stanie wygrać jedno na tym takim słabym. Nie będę wzmacniał. Tutaj też jest coś takiego jak betowanie, że wybieramy, przepraszam, wybieramy jedną osobę z tych dwóch i stawiamy powiedzmy na nią jakąś swoją część. Jeżeli ta część, znaczy jeżeli ta osoba wygra, to my dostajemy wzmocnioną odrobinkę broń. No i dobra, sobie postawiliśmy na tego z prawej. Na niego jest, na niego głosuje 13 tysięcy ludzi, więc całkiem sporo. Im więcej osób głosuje na tą osobę, tym mniejsze my dostajemy za to buffki. Ale zazwyczaj ludzie się nie mylą tutaj. No i dobra. Musimy jakoś urządzić nasze autko. Dobra, i zobaczymy. Teraz nałożymy tą kolę. A nie, tutaj kola. Tutaj kola, okej. Nie, to nie opłaca nam się kolej, tylko damy... O nie, brakuje. God damn it. Może do tego. Co ten Stinger ma? Że co się z nim dzieje? Nie, to to. 20% więcej do ataku ma Stinger. Ale nie, to jest średnie. Uch! No nie spodziewałbym się. Dostaliśmy plus 7% do piły mechanicznej. No nie jest to nic wybitnego, ale jeżeli tak sobie wiecie, będziemy cały czas betować jedną rzecz, to może się okazać, że ta broń będzie mega, mega mocna. Więc warto o tym pamiętać. Ale teraz chcę wypróbować nasze tutaj. Aha. Dobra, no widzieliście jak ta kola zadziałała. Wepchnęła nas w drugą stronę, ale mimo wszystko wygraliśmy. No nie wiem, czy to jest dobre. Ta kola, ona niby daje nam HP, ale no sam nie wiem. Dobra, spróbujemy zawalczyć sobie tutaj ten kolejny turniej. Pies coś robi, jakieś harce odstawia. O, przegram to. Trochę wyszła dupa. Bo mamy tylko trzy te zwykłe skrzynki. Ale dobra, otworzymy je sobie, co mi tam szkodzi. A chociaż jedną, nie? O, tutaj mam już bardzo dobrego Stingera, z którym możemy zrobić masę, masę dobrych rzeczy. Zwłaszcza, że mamy jeden bolid, o ten, który wzmacnia Stingery. Jeżeli mamy tylko wystarczającą ilość mocy. Uwaga, 8 on potrzebuje. No w dupę jeża. Ale dobra, zaryzykujmy. Zaryzykujmy, postawmy wszystko na jedną kartę. Ustawmy to, pyk i pyk. Mamy 8 energii. Gdzie ten Stinger? Gdzie jest? Chodź tu, zgubiłem go. Dobra, tutaj mamy. Pyk, ustawiamy. On, no okaże się może kluczowy tutaj, w tych wszystkich meczykach. I damy pyk tą oponkę. Nie, dobra, damy tak i tą oponkę tutaj. Mam nadzieję, że to zadziała. Nie, myślę, że nie zadziała. Powinno być dwie takie same oponki. Okej, okay. Teraz powinno pyknąć. Mamy tylko 100 HP, ale powinno działać. Powinniśmy wygrać mimo wszystko te 12 pierwszych meczy. Się zaraz okaże. No, ten Stinger bije mocno, chyba że nas przewróci i wtedy... A, dobra, mamy farta. Mamy farta, pierwszy meczek wygrany. O, no i tutaj jest klops. Musimy inaczej to rozwiązać. Musimy inaczej to rozwiązać. Raz grałem i zrobiłem taki meczek, że zdjąłem w ogóle oponki. Czekałem, aż ludzie do mnie podjadą. No i to czasami działało. Gorzej, jeżeli ktoś też ma taką technikę i nie rusza się, a ma rakiety. Wtedy nie jesteśmy w stanie nic mu zrobić. Uwaga. No i w takiej sytuacji też jest dupa. No niestety, w tym momencie muszę wam powiedzieć, że nasze wszystko tutaj jest tak słabe, że nie wiem, czy nie zrobię nowego konta, bo będę musiał czekać po prostu na to, że zmieni się tutaj ten skład, bo z nimi sobie w tym momencie nie jestem w stanie poradzić. Moje działko jest beznadziejne, tak więc myślę, że od następnego odcinka zaczniemy sobie też stage trzeci tutaj, ale już na innym koncie, bo to jest po prostu beznadziejne. Także ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to łapki w górę i do następnego. Hej!